Luczek, dzisiaj budujemy labirynty! Labirynty? Uwielbiam budować labirynty! To idealnie się składa! Leć budować, a ja lecę na swoją stronę! Ale nasz labirynt będzie tęczowy! Dlatego weźmy bloki tęczy! Te bloki wyglądają ślicznie! I podzielmy nasz labirynt na parę części! Pierwszą część labiryntu zróbmy czerwoną! Musi być ona naprawdę wielka! Taka jest idealna! Teraz zamieńmy jeszcze podłogę! O matko, jak to dobrze wygląda! Teraz wystarczy, że to skopiujemy i wkleimy to samo zaraz obok. Ale czekajcie, ten kwadracik jest czerwony! Zróbmy go szybko na żółto! No i to rozumiem! Wygląda to mega ślicznie! No i pora na kolejne. Pomarańczowy, zielony, niebieski i na końcu fioletowy! I zobaczcie, ten labirynt będzie tak wielki! Skoro mamy zbudowany labirynt zewnątrz, to trzeba by było zrobić wejście. Może tutaj będzie dobre miejsce. Postawimy tutaj wielkie, bezpieczne drzwi, ale one nie będą prowadzić do środka labiryntu, ponieważ zamurujemy to w ten sposób. No i Luczek nie będzie mógł tędy przejść. Ale zaraz obok tych drzwi postawimy takie żelazne, a do tego dodamy sekretne, niewidzialne drzwi, że kiedy mój kolega tu wejdzie, będzie musiał je otworzyć i przejść sobie na drugą stronę. To będzie mega trudne, bo to w ogóle nie widać, że są drzwi. Pierwszą część labiryntu zróbmy mega wysoką i mega dużą. I zróbmy to również mega proste, żeby Luczek nie wiedział, co go czeka na samym końcu. Dlatego postawmy tutaj drugą ścianę, postawmy jeszcze parę innych ścian, no i myślę, że nasz pierwszy labirynt jest skończony. Wyjście zróbmy na przykład w tym miejscu. I kolejny pokój będzie posiadać mega dużo pułapek. Nie wierzę, jaki ten pokój jest ogromny. Zróbmy może tutaj taką pułapkę. Zróbmy w tym miejscu taką dziurę, która będzie niewidoczna, ale jeżeli tutaj wejdziesz, to spadniesz na dół. I postawimy tutaj lawę. To będzie mega ekstremalna pułapka. Postawmy może tutaj jeszcze jedną i może tutaj też się przyda. I ostatnia będzie w tym miejscu. Więc na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo normalnie, ale jeżeli mój kolega będzie próbować przejść to, to wpadnie do lawy. Teraz zamurujmy te części i w tym miejscu postawimy dwa wielkie baseny. Do jednego wylejemy fałszywą wodę, a to oznacza tyle, że jeżeli wskoczymy, to dostajemy damage. Za to obok postawimy lawę. Oczywiście taką fałszywą. Czyli tak jak woda nas zabijała, to lawa nic nam nie robi. I jesteśmy w niej nieśmiertelni. Postawmy teraz ścianę idealnie. Tutaj zrobimy ślepy zaułek, ale kiedy Luczek będzie stąd patrzeć, nie będzie wiedzieć, że to jest fałszywe przejście. A tutaj oczywiście zrobimy przejście do kolejnej części labiryntu. To będzie ekstra! No i zróbmy tutaj właściwą część labiryntu. No i żółty labiryncik skończony. I ten labirynt staje się naprawdę trudny. Luczek nie będzie mieć problemu z tym czerwonym labiryntem, ale ten żółty to już jest serio ciężki labirynt. No i oczywiście przejście zróbmy w tym miejscu. Ale napiszemy tutaj tabliczkę. Tutaj jest sekretna dźwignia. Postawimy tu żelazne drzwi, a w tym miejscu postawimy takie dźwignie, tylko czemu to jest z kamienia? Nieważne, mój kolega i tak się nie zorientuje. Ale jak kliknie w to, to drzwi się otworzą. I przejdzie do kolejnego pomarańczowego labiryntu, który oczywiście usuniemy. Ja nie mogę, jak to wygląda. Zamieńmy tego dirta na kolor pomarańczowy, ale pimpek. Jak Luczek ma się dostać z tego miejsca do końca tego pomarańczowego labiryntu? Wystarczy, że klikniemy w ten bloczek oraz ten i postawimy tutaj TNT. A nad tym całym TNT postawimy piasek. A na samym końcu stawiamy półpłytki. Ja nie mogę. Jak to wygląda? I tutaj Luczek będzie musiał biec. Szybko! A jeżeli się zatrzyma, to spadnie w otchłań. Teraz to oczywiście naprawmy. I w tym miejscu zrobimy ogromne drzwi, które ciężko nie zauważyć. Ale nasza zabawa z TNT nie może się na tym skończyć. Zrobimy tutaj dosłownie to samo. Stawiamy TNT, na to piasek, ale w tym miejscu będzie labirynt. I nie dość, że trzeba będzie uważać na TNT, to trzeba będzie znaleźć jeszcze odpowiednie przejście. Stawiamy ostatnią ścianę.
ścianę i nasz labirynt z TNT jest gotowy. Zróbmy teraz takie duże przejście. No i po kolei mój kolega idzie tędy, skręca w tą stronę. Teraz musi przejść przez taki slalomik i idzie do wyjścia tutaj. Myślę, że już dosyć pobawiliśmy się TNT. Dlatego tutaj postawimy lód i proszę bardzo, nasz labirynt z lodu jest skończony. Oczywiście trzeba go będzie przejść łódką, a jak wiecie, łódka jest bardzo śliska i bardzo łatwo spaść w otchłań. A na samym końcu mój kolega będzie musiał walczyć z pewnym bossem. Mam tu na myśli oczywiście Ender Dragona, którego będzie musiał pokonać. Dajmy mu oczywiście do skrzynki jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, żeby nie musiał go bić z gołymi rękami. A tutaj na samym końcu zrobimy przejście, a tak naprawdę wyjście, i postawimy tu skrzynkę z mnóstwem ilości diamentów i kośćmi. Wow! Ten labirynt wygląda niesamowicie! Ciekawi mnie jednak, jak poradził sobie Luczek. Luczek, pokaż swój labirynt! Chodź, tutaj zbudowałem coś takiego. Co to jest za kupa? Dobra, zobaczmy, co jest w środku. No dobra, wchodzę sobie tutaj i muszę przeskoczyć na te płotki? Tak jest, musisz przejść do tego przejścia. No dobra, no to skaczę po kolei. Hop, hop, nie, no i spadłem. Dobra, uwaga i jestem. Okej, udało mi się. Całkiem nieźle, ale teraz musisz wybrać jedne drzwi. Albo te po lewej, albo po prawej. Mamy tutaj drzwi po lewej, które są zamknięte i te są otwarte. Nie, dobra, wiesz co, ja pójdę może tutaj, do tych zamkniętych. O, i tu nawet pisze wyjście. To chyba musi być to, co nie? Śmiało, wchodź, pewnie. No dobra, otwieram i wygrałeś! Wygrałeś pięknie! Co jest? Nie! Te drzwi na prawo to była pułapka! Pewnie, już ci zamuruję te wejście. O nie, ile tu jest lawy! Dobra, idę teraz w te drzwi, otwieram je i... Zaraz, co to jest niby za przejście? Tutaj nic nie ma, patrz, chyba pomyliłeś wejścia chyba jednak. Nie, no czekaj, co to jest? Widzę coś tutaj, takiego mega małego. Tutaj pisze weź to. No dobra, w takim razie weźmy to i chyba w to... Wow, kliknę, co jest? Hello! Luczek, co ty mi zrobiłeś? Dlaczego ja jestem taki mały? Ale ty w sumie też. Musisz wejść do tego labiryntu i go przejść. O nie, no dobra, spróbujmy, ale zobaczcie. Ja jestem taki malutki. Czy tutaj na pewno nic mnie nie zje? O, widzę koniec. Tak, wyjście. Świetnie sobie poradziłeś, ale teraz musisz wejść na tą półpłytkę. No nie wiem, ta półpłytka prowadzi do Widera. Jeżeli ją nacisnę, to wydaje mi się, że pojawi się ten wielki boss. Ja tego nie chcę klikać. Idę dalej. A tutaj, wow, dobra, klikam w to. I Luczek, to jest na pewno bezpieczne. Tak jest i wow. Ale mnie wywaliło, pomocy. A więc Luczek, teraz ty musisz przejść mój kolorowy labirynt. Powodzonka. Myślę, że uda mi się go przejść, tylko dlaczego tutaj są dwa wejścia? No nie wiem, może tylko jedno jest poprawne. W takim razie wybiorę chyba te duże drzwi. No dobra, to wybierz je. Okej, otwieram i wow, co to? Czemu tutaj nic nie ma? Bo to są błędne drzwi, ale te są prawidłowe, serio. No dobra, okej, to wchodzę do tych drzwi i... co to? Widzisz, Luczek? Tutaj mamy niewidzialne drzwi. Wow, ale to jest super, mogę w tym skakać. No, to jest kozackie. A teraz musisz przejść ten labirynt. Może wydawać ci się bardzo prosty, ale z każdym poziomem staje się trudniejszy. No dobra, ale on jest wielki. Czy tutaj będzie wyjście? No jesteś blisko, ale to nie do końca to. O, prawie jesteś na mecie. No nie, zobacz, już ci się udało przejść. Wow, dobra, to było proste. Teraz uważaj, Luczek, bo to nie jest normalna podłoga. Ale o czym ty mówisz? Przecież tutaj nie jest wszystko git. No to zobaczysz, przejdź sobie dalej. No dobra, idę sobie powoli, ale to jest trochę podejrzane ogólnie, czemu tak mówisz. Nie, no spokojnie, nic ci się nie stanie, prawda? A nie! Biedny Luczek! Luczek, zginąłeś w mojej pułapce. Teraz, Luczek, musisz wybrać między wodą a lawą, ale tylko jedno przejście jest poprawne. Tutaj widzę normalną wodę, a tu jest lawa. No właśnie, wybierz mądrze. Wydaje mi się, że ta woda jest taka podejrzana. Na pewno jest zła i zabija. Co? Przecież to jest normalna woda.
woda. No ale dobra, niech ci będzie. Ja wybieram lawę, jestem tego pewny, że to jest to dobra lawa, wow. Gratulacje, Luczek. Udało ci się. Nie wiem, jak na to wpadłeś, ale gratulacje. Teraz znowu musisz przejść labirynt. Powodzonka. O, widzę wyjście, to jest to? Tak, udało ci się, ale zobacz, co tu jest napisane. Tutaj jest sekretna dźwignia, ale o co chodzi? No właśnie, musisz znaleźć dźwignię. Ale ja ci nie powiem, gdzie ona jest. Nigdzie nie widzę tej dźwigni. Pomóż mi, Pimpek, serio. No naprawdę nie potrafisz jej znaleźć? Podpowiem ci, że jestem bardzo blisko niej. Ty jesteś dźwignią? Nie, ale jest ona obok. Obok? Gratulacje! Aha, no to jest to. Dokładnie, to był ten kamień cały czas. Luczek, ale teraz labirynt staje się naprawdę trudny. Musisz uważać, bo jak widzisz, są tutaj półpłytki i może ci się wydawać, że to nie jest nic niebezpiecznego. Ale lepiej biegnij i dotrzyj do mety. No dobra, to zaczynam biec, tylko dlaczego? A nie! Luczek, mówiłem ci, żebyś biegł. Dobra, teraz mi się uda, uwaga! Dawaj, Luczek! O matko, jak to wygląda! Pod tobą się zapada TNT, więc bądź szybciutki! O! Ale było blisko. Jak? Podobało ci się? To było strasznie straszne. No to teraz będziesz musiał zrobić to samo, ale w labiryncie. Powodzenia. No dobra, w takim razie lecę. Dobra, szybko. Mam nadzieję, że ci się uda i wybierz dobrą stronę. To jest labirynt, to jest jakieś szalone. Bo inaczej zginiesz, dawaj, dawaj. Myślę, że tutaj jest poprawne wejście, ale nie mogę się zatrzymać. Nie możesz, bo spadniesz. O, mam wejście. Gratulacje. Udało ci się. Teraz masz tutaj łódkę i musisz przejść labirynt z lodu. Powodzonka. Przecież to jest na pewno jakieś niemożliwe. Czekaj, spróbuję to zrobić tak powoli, bo ten lód jest strasznie gipki. Jak ty się ślizgasz i... O, nie! O, znowu spadłeś na sam dół! Jesteś mega blisko! Dawaj, Luczek! Uda mi się! Uff, jestem. Gratulacje! A teraz musisz stoczyć z nim pojedynek! Ze smokiem? Przecież to nie jest end! Ale trudno! Specjalnie dla ciebie postawiłem tego smoka! No dawaj! W skrzynce masz fajne przedmioty! Wow, jak ja wyglądam! Ale ty jesteś kozacki! Dawaj, rozwal tego smoka! Nawalam go! Ale on się pali! Jest taki mega wielki! Nawalam go! Co tu się dzieje? Wow, pokonałem go, patrz to! Faktycznie, została z niego tylko głowa! W takim razie idź tutaj na sam koniec! I zobacz, co jest w tej skrzynce! Wow, wygrałem coś pięknie! Kości! I diamenty! To, co lubisz, Luczek!